Internet pokazuje nam, że z jedzeniem da się zrobić naprawdę różne rzeczy. Można organizować walki na jedzenie. Można z niego tworzyć sztukę nowoczesną, można tworzyć. A są nawet tacy, którzy w jedzenie wierzą. Ach, ci pastafarianie. I ja natomiast wierzę w to, że jest to dopiero wierzchołek góry lodowej i że jedzeniowe lifehacki, które zobaczymy w dzisiejszym odcinku, będą jeszcze głupsze i jeszcze gorsze, a co za tym idzie, będzie się z czego pośmiać, więc jeżeli lubicie się śmiać, to strzelcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, wtedy będę nagrywał takich więcej, a jeżeli chcecie być z nimi na bieżąco, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na kanale, wtedy otrzymacie również dużo darmowych przytulasów i zobaczycie kolejne odcinki po gry w najlepszych cenach. Zapraszam do linku w opisie na G2A.com, a teraz zaczynamy! Przypominam, że w tej wspaniałej serii lifehacki wybierają dla nas nasi dzielni researcherzy, więc ja, podobnie jak wy, prawdopodobnie widzę je po raz pierwszy, a pierwszy z nich nazywa się jedzonko dla dziecka do kina. No i tak, no jak już się pobiera 500 plus dla gówniaka, no to po co mu popcorn kupić? Na pewno jest na to jakiś lifehack. A jaki? Sprawdźmy. Zanurkujmy wspólnie w najgłębsze czeluści trum-truma. Proszę, możesz wejść. Tak, tak, śmiało, śmiało, zapraszamy. Jaka miła dziewczynka. Ale z tym jedzeniem nie wejdziesz. To nic, drogie dziecko, chodźmy. Chodźmy. Wchodźcie, zanim zmienię zdanie. Nie bądź smutna, kochanie. Nadal masz cukierki. To tylko ja mam wrażenie, że ta pięcioletnia dziewczynka ma tak co najmniej 25 lat. A, ale spoko, ma cukierki. Gdzie? Moje słodycze, czas na was. O, kochany bąbelek. Gdyby moje dziecko w ten sposób konsumowało cukierki, wezwałbym raczej egzorcystę zamiast dawać jej więcej. Boże, czy ty to widzisz? Ona zaraz zje jeszcze watę z tego pluszaka, a potem wnętrzności kolesia siedzącego obok. Jej. Ach, te dzieciaki. Ach, te dzieciaki, przecież to normalne. Kolejny nazywa się, a propos, człowiek przekąska. Nie ma to jak dzielenie się z przyjacielem. Chyba, że przyjacielem jest Kevin. No tak, jakby mój ziomek miał na imię Kevin, też bym na niego uważał. A, już wszystkie zjadłeś? Wszystko zeżar, no bo Kevin nie umie po jednym jak człowiek, tylko Kevin musi jeść garściami. Super Kevin. Aha, czyli postanowiłeś brać moje chrupki garściami. No właśnie, garściami mówiłem. Zaraz rozwiążę ten nasz mały problem. Uciekam ręce, jak nic. Aż jestem ciekaw, co wykombinuję, bo to by się mogło przydać, na przykład na przerwach w szkole, kiedy podchodzi ziomek i wiecie, i chce jak zwykle tylko jednego. Zacznij od przyklejenia dwustronnej taśmy na swoje ulubione smakołyki. Dobra, taśma do batona. A następnie przyczep je do koszulki. A skoro już przyklejasz te przekąski, śmiało dodaj tyle, ile zechcesz. Mariola, czemu ty taka obklejona dzisiaj plastikiem jesteś? A, nie przejmuj się, takie tam moje lifehacki. Teraz najstraszniejszy moment. Co to? W nogi! To atak potężnej przekąski. Powiem tak, gdyby chciała wejść w takim dziwnym pasie, na przykład na lotnisko, to coś mi się wydaje, że mogliby mieć z tym problem. Bo wiecie, bo wchodzenie ze słodyczami do samolotu jest totalnie nielegalne. Co to licha? Co to będzie? Trzeba się ukryć. Tak, Kevin dostał takiej traumy, że teraz będzie się ukrywał przed jedzeniem do końca życia. Zupełnie jak ja kilkanaście kilo temu. Nuda matką wynalazków. Czy można wynaleźć coś bardziej wspaniałego niż zbroja z przekąsek? Przekonajmy się. Mam ochotę wyjść na dwór. No, z tą nogą będzie raczej ciężko wyjść na dwór. Nie cierpię kontuzji. No nikt nie lubi kontuzji, ale to jest ryzyko wliczone w sporty. Może przekąska umili mi czas? No, przekąska. Tu nagle wiesz, że Kevin zjada wszystko garściami. Jejku, ale one są słone. O, chipsy są słone. Wow! Mój napój. Ale oszroniony jak z reklamy. Ech. Dalej, dalej, ręku gadżeta! No już, chcę tylko łyczka. No, stopą może być ciężko. Może znajdę tu coś przydatnego. Lasso! Zapomniałam o tych rurkach. O, rurki! Będzie łączone! Zrobię z nich genialny przyrząd. Więc przyspieszmy to trochę. No i proszę bardzo, ten dźwięk jest cudowny. Mamy to, panie i panowie. No to pijemy. No, udaje się. Udało się, ogarnęła to perfekcyjnie. Marzenie każdego leniucha. No nie wiem, ja taki trochę leniwy jestem, a mi się marzy coś innego niż długa słomka. Na przykład motor, na przykład taki. Chce mi ktoś kupić taki motor? Jakby mi ktoś chciał kupić taki motor, to spoko, to ja chętnie przyjmę. O, proszę bardzo, chyba coś specjalnie dla mnie znaleźli, bo kolejny film nazywa się Idealny film dla wszystkich na keto. Jeszcze nie zdążyłyśmy zorientować się w supermocy kwiatu, a nasze brzuszki już zaburczyły z głodu. Nie zdążyłyśmy zorientować się w supermocy kwiatu?
Dobrze, że mam Twixa. Albo mam Twixa. Dobrze, że nie mam problemów z pamięcią, albo na przykład problemów z pamięcią. O czym my to? O problemach z pamięcią. No, całe szczęście nie mam problemów z pamięcią. Spadł w głąb naszego różowego marzenia florysty i zniknął bez śladu. Czekaj, nie, on nie zniknął, on się zmniejszył w rozmiarach. Kolejny nazywa się, jeśli wyjedziecie na wakacje, to nie róbcie tego. A tego znaczy czego? No, nie pokazuje się palcem, to prawda. Spójrz tylko na tego geniusza. Ale Jolo, wygolona klata, rękawki. Laski lecą na rękawki, potwierdzone info, zawsze pływajcie w rękawkach. Wniósł napój w swoich rękawkach. A napił się z własnego bicka i pewnie jak napina, to mu szybciej wylatuje i w ogóle ta poza. To świetny dmuchany ratunek. To świetny dmuchany ratunek, tylko że ten ziomek wygląda jakby miał z 5 promili, czego on tam nalał. Wow! Bije na basenie, płaci alimenty, jest po 5 rozwodach i ma sprawę w sądzie! Facet idealny dla dziewczyny z Polski na wakacjach. Przepraszam wszystkie dziewczyny z Polski, ja tylko żartowałem. No dobra, spuszczamy powietrze z koła. A, to kolka bezalkoholowa, no wiadomo, ja wiedziałem, że ten chłopak jest czysty jak nieskalana łąka. Pływanie w basenie i picie zimnej coli. O, pływanie w basenie i picie zimnej coli. Ups, chyba wszystko wypiłam. Pomocy! Co? O, wszystko wypiła, tak więc. Spokojnie, nic mi nie jest. Następny nazywa się jedzenie od sprzątacza, totalnie legit. Dzień dobry, mam plan sprzątania. Dzień dobry, ja nie jestem podejrzany i mam plan sprzątania, rozumie pan? Film już się zaczął, ale pospiesz się. Pewnie, kto by się tam denerwował, że w trakcie seansu będziesz latał ludziom z mopem? Co szczęście, że nie na głowie. Chociaż, kto wie, kto wie? Hej, młodziaki. Elo, małolaty. Bierzcie. Śmiało, śmiało, częstujcie się, trochę wody z mopa dla każdego. Wow, jesteś naszym wybawcą. O proszę, jak tutaj nielegalnie koleś przemycił przekąseczki. Tak bardzo za tobą tęskniłam, popcornie. I nawet kasy za to nie wziął, he? Bailando. 10, 20. A jednak wziął. Wow, może sam powinienem zacząć sprzątać. To nawet zabawne było. Tutaj jak na poziom humoru trum-truma, ta końcówka tego gaga była całkiem niezła. Odkurzacz z podłogi Jarbus, idealne połączenie. Co? Pora posprzątać. Uwielbiam, gdy wszystko jest czyste i porządne. O, sprzątanko, sprzątanko. O tak, jabłuszko trzeba odkurzyć, no proste. Wszystko będzie lśniąco czyste. O, Arbus, czas na ciebie. Tak, arbuza też trzeba poodkurzać. Koniecznie trzeba poodkurzać rozkrojonego na pół arbuza. Przecież to normalne. Ale jak pesteczki wyciąga, ty! Proszę bardzo. Nie została ani jedna pestka. Gotowe. Teraz mogę jeść ile chcę. No, proste, teraz możesz jeść ile chcesz, a potem siedzieć w toalecie ile będzie trzeba. Przecież na rurze od odkurzacza nie mogło być żadnych bakterii, prawda? Wafluwa dzięga! A to nie jest czasem jęga? Jęga. Nawet chyba ten znany raper, Kłe Bonifacy, tak kiedyś zarapował, że wyciągam kafla za kaflem, dla mnie ten biznes to jęga. Tak, to jest jęga. I to waflowa, aż jestem ciekaw. Nic tak po prostu tych wafelków. Mamy pomysł. Najpierw zagrajmy w waflową dżengę. Ale one też mówią dżenga. Dlaczego one mówią dżenga? To polskie tłumaczenie jest najgorsze! Wyłóż 3 wafle na stole obok siebie. Okej, budujemy wieżę, wyciągamy wafelki. Ej! To jest całkiem niegłupie. Gdybym jadł słodycze i jadłbym na przykład wafelki z ziomkiem, w sumie czemu nie? Według zasad gry nie wolno dotykać górnej warstwy. Przegrywa ten, kto spowoduje, że wieża runie. Ja widziałem, kto to spowodował, ja przepraszam bardzo. Spowodowała to panda, więc listek wybrał, ale jeszcze sędziowska powtórka. Ha, widzieliście? Miałem rację. Folia ochroni nas przed złymi falami 5G, a dodatkowo pomoże zjeść. Wiecie co, ja pamiętam te czasy kilka lat temu, kiedy to folia służyła faktycznie do owijania kanapek do szkoły, a nie do owijania swojej głowy. Ech, kiedyś to było. Ale jakbyście chcieli owinąć sobie głowę czymś fajniejszym, na przykład taką czapką, takimi okularami, taką maską, albo na przykład kapturem z takich właśnie bluz, to zapraszam do naszego sklepu pod adresem zjestnyciuszki.pl. Tam znajdziecie wiele fajniejszych rzeczy od folii. No to teraz zobaczmy filmik. Piknik na świeżym powietrzu to zawsze dobry pomysł. Ale zapomniałyśmy jednorazowych sztućców. O nie! Ale to nic, mamy folię. O tak! Złóż folię kilka razy. I zrób z niej miskę. No dobra, miska jest. Albo łyżkę. No dobra, łyżka jest. Albo kubek. Kubek nawet jest. Nawet Jadzia nie spodziewała się, że uda jej się zrobić foliową łyżkę.
Nawet Jadzia nie wiedziała, że ma takie foliowe skillsy. To się nazywa praktyczna sztuka. Chwila, chwila, chwila. A gdzie są czapki z folii? Jadzia chwali się nowym kubkiem z folii. Czy założą to na głowę? Proszę, żeby on założył to na głowę. A co robi Tyldzia? A co robi Tyldzia? O to lepiej może nie pytajmy. Chociaż... Podpal papier i włóż do niego miseczkę z folii. Usmaż jajko na tej patelni. No i co? Dla niej to miseczka, ale dla niektórych, tych bardziej podejrzliwych, którzy przeniknęli przez tajemnicę systemu, może być to czapka. Nasi researcherzy postanowili postawić przed nami ważne egzystencjonalne pytanie, mianowicie... Nogi czy parówki? I spokojnie, ja też nie mam pojęcia, o co im chodziło. Praca w biurze, co może być nudniejsze? No, nie wiem, schnąca farba, rosnąca trawa, subskrybowanie trum-truma? Czy tapeta z plażą mnie rozweseli? Ta tapeta z plażą wszystko naprawi. Przemoja, poproszę teraz tapetę z plażą. I co? Od razu jesteśmy wszyscy weselsi, prawda? Co mam do jedzenia? Parówki? Parówki, plaża... No jest plażunia, parówki, czego chcieć więcej? Czemu ona na robotę narzeka? O co jej chodzi? Mam pomysł. Weź dwie parówki w rękę, ustaw przed ekranem. Wyglądają jak moje nogi. Co? Nie, 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 nie mówcie, że ona to robi, nie! Ale teraz na chwilę, na serio, całkiem niedawno ludzie w necie rozkminili, że ci tacy influencerzy z Instagrama, ci tacy bogaci o wspaniałym życiu, którzy na przykład latają ekskluzywnymi samolotami, to oni tak naprawdę, wielu z nich nie lata ekskluzywnymi samolotami, tylko wynajmują sobie studio, które wygląda jak samolot, po to, żeby sobie zrobić zdjęcie na Instagrama. I na tym tle te parówki nie wypadają aż tak źle. Kilka zdjęć i wszyscy będą mi zazdrościć. Nie no, 100% to są jej nogi. Jakby stóp nie ma, stópkarze trochę ucierpią, ale poza tym jest okej! A do tego parówki są pyszne. Eko kolczyki pani Basi, chcesz gryza? To ja z góry powiem, że ja nie chcę gryza, ale chcę to zobaczyć. Dzisiejszym krzykiem mody jest, by wszystko było naturalne i przyjazne środowisku. No tak, dlatego wszystkie mają na sobie make-up, a Basia w dodatku ma jeszcze skórzaną torebkę. To naturalne i przyjazne środowisku. A Basia zrobiła sobie kolczyki z suszonego ananasa. Ale nie, 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 spokojnie, jest git, ona ma kolczyki z ananasa, więc jest zawodowym ekoświrem. Włóż zaczepy kolczyka w suszone plastry ananasa. A potem włóż sobie to do ucha, ot cała tajemnica. Moja kumpela w tych kolczykach wygląda jak księżniczka Ekwadoru. Moim zdaniem wygląda bardziej jak księżniczka psychiatryka, ale co ja tam wiem, nie znam się na... nieważne. Tutaj mamy postawione bardzo ważne pytanie, mianowicie naprawdę myśleliśmy, że polscy youtuberzy zrobili już wszystkie najgorsze challenge? Ja osobiście wierzę, że stać ich na o wiele więcej. Ej, stary, a czaisz taki challenge? Jakby wziąć takie duże, kolorowe koło z różnymi... Tak, takie. Z różnymi karami, wziąć jakiegoś poważnego gościa, na przykład takiego technologii... O, ziemniaka! Ziemniaka i kazać mu kręcić tym kołem i żeby on jadł różne niedobre rzeczy, na przykład, nie wiem, suszoną rybę? Kozak pomysł. Kozak, jednak stać nas na więcej. Moi najlepsi przyjaciele. Podejmijmy się wyzwania, ludzie. Jest kanapa, są ziomeczki i będzie challenge'ik. Wylosujmy karteczki z numerami, a teraz każdy musi wyjąć gumę z miski z czymś paskudnym i włożyć do ust. Moment. Gumę z miski... Co? Wyzywam cię. O nie, Rubale! Fuj! A tam co był, bigos? Dobra, jestem gotowa. Nie, nie, nie. Nie tak szybko. Druga zasada jest taka, że nie możesz używać rąk. Aj, musisz tam włożyć ryj! Natalia ma miskę z robalami, ale nieustraszona Amazonka daje radę. Ej, ona to serio zrobiła? O nie, najgorzej! A ja znam takiego ziomeczka, co by sobie zjadł i gumę, i robale, i nawet by mu to... Nie przeszkadzałoby mu to zupełnie! A czy wiecie może, jak zrobić bryloczek z zupki chińskiej? Serio! No skoro z chipsów zrobili kolczyki, to czemu nie bryloczek z zupki chińskiej? Zobaczmy to! Do tego pomysłu będziesz potrzebować foremki w kształcie gwiazdki i żywicy. No i pewnie jeszcze zupki chińskiej. Weź paczkę makaronu instant. Jest, makaronik. Pokrusz go na kawałeczki. Kruszonko? Wsyp okruszki do żywicy. Wsypujemy do żywicy? I pewnie czekamy sobie, aż zastygnie. Poczekaj, aż zastygnie. Jaki śmieszny bryloczek. Jaki śmieszny bryloczek. Nawet kiedy stać cię na normalny posiłek, czasem po prostu masz ochotę na makaron instant. Więc ten bryloczek na pewno ci się przyda. Na pewno ci się przyda. Gdy sąsiedzi zobaczą takie zgubione klucze na klatce schodowej, to na pewno domyślą się, że to tego debila spod piątki. Okej, to brzmi dość intrygująco, bo nazywa się Snickers ze specjalną polewą. Ciekawe, co to za specjalna polewa. Pyk, pyk, jest batonik, dzięki któremu nie będziecie gwiazdożyć. Wyciągamy. Jest słomka.
Nabijamy? E? Oj, tak jak o tym myślę, to tam można było włożyć wiele dziwnych niespodzianek. A, aha, to będzie bardzo orzeźwiający sneaker, coś czuję. Strzykawa, nabieramy. Nadziewamy. Do pełna. Chowamy do papierka, zaciskamy i wrzucamy ziomeczkowi do plecaka. Ja już dalej nie muszę wiedzieć, co się stanie, bo ja wiem, co ja bym zrobił. Ja bym to wrzucił mojemu kumplowi z ławki do plecaka. Totalnie bym tak zrobił. Uwaga, przed nami coś wielkiego. Otóż jest to bardzo duży chips. Z miłą rozmową czas leci szybko. Jak również niepostrzeżenie kończą się chipsy. No bo za małe kupiłeś, żeby było bardzo duże kupić. Rudowłosa wie, jak zwiększyć zapas chipsów. Spokojnie, Ruda to ogarnie. Trzeba po prostu zrobić wielką paczkę z ulubioną przekąską. Ło, z czego ona to zrobiła? Z wiadra? Zagniatamy ciasto z pióre z ziemniaków i mąki. Dobra, robimy se chiperka, walcujemy, wycinamy, wrzucamy do piekarnika, wyciągamy, smarujemy tłuszczykiem. I układamy jeden na drugim, ale to są bardzo duże chipsy i faktycznie mają też wiaderko. Na pasek czerwonego papieru przyklejamy wydrukowaną etykietę chipsów Pringles. Drukujemy sobie etykietę, przyklejamy, no i bang! Mamy wielką pakę chipsów. Rudowłosa otwiera swoje opakowanie chipsów. To ja rozumiem. Takich chipsów wystarczy na całą noc spotkań towarzyskich. Ej! To jest totalnie kozackie. Musimy zrobić kiedyś taki odcinek, że robię największą tubę Pringlesów ever. Powiem wam, że zrobiłbym sobie taki odcinek. Chcecie taki odcinek? Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Ja jestem już na to mentalnie gotowy. Ale trzeba rozwiązać jeszcze jedno bardzo ważne życiowe zagadnienie. Mianowicie, jak poprawnie jeść frytki? Ja całe życie robiłem to tak po prostu, ale może Gwiazdka, robiłeś to całe życie źle, Gwiazdka. Czy ja zacząłem przemówić językiem YouTube'a? Tak. Gwiazdka, jestem w szoku, Gwiazdka. Ale brudna, z czym ona je te frytki? Z pomidorową? Okej, tu ze ziomeczka zrolowała, zrobiła sobie pałeczki, zdaje się. No i proszę, i można jeść frytki we właśnie taki sposób. Ej, powiem wam, że to nie jest wcale aż tak głupie, jak się spodziewałem. I na tym niegłupim lifehacku powiedzmy sobie stop, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie stop. I ważne jest również to, żebyście napisali w komentarzach, który z dzisiejszych lifehacków według was był najgłupszy albo najzabawniejszy. Jeżeli uśmiechnęliście się chociaż raz, strzelcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, po to, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. I zapraszam też na poprzednie. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Te trumki dzisiaj, kurczę, takie nawet w formie.